2 kwietnia przybył kolejny transport pomocy humanitarnej z Polski do Ukrainy. Został dostarczony na hub Sztabu Antykryzysowego Archidiecezji Lwowskiej. Pomoc humanitarną przywiozła europosłanka pani Beata Kempa razem z księdzem Cezarem Chwilczyńskim z parafii świętego Józefa w Żurawinie koło Wrocławia, w której w ramach Solidarności z Ukrainą została zorganizowana akcja Żurawina dla Ukrainy, do której włączyła się również Fundacja My Polacy. I dzisiaj ten smutny czas, który dzielą wszyscy mieszkańcy Ukrainy. My nie dzielimy mieszkańców na to, w którego i jakiego Pana Boga wierzą. Nie dzielimy na biednych i bogatych. Uważamy, że wszyscy dzisiaj cierpimy razem z Wami z powodu tej agresji. I chcę bardzo też podziękować, że ksiądz biskup znalazł czas, żeby też się z nami spotkać, podzielić być może jeszcze jakimiś informacjami. Chciałabym też porozmawiać o kilku kwestiach, które z nimi przyjechałam i też z tego miejsca podziękować księdzu Cezaremu Chwilczyńskiemu z parafii świętego Józefa w Żurawinie za wszelką pomoc i opiekę. W Brzuchowicach pani Beata spotkała się z biskupem Leonem Dubrawskim, ordynariuszem diecezji kamieniecko-podolskiej, który osobiście przybył odebrać i przetransportować pomoc humanitarną dalej na wschód. Europosłanka spotkała się także z kapłanami pracującymi w sztabie antykryzysowym, siostrami, które opiekują się Domem Miłosierdzia, rycerzami Kolumba i wolontariuszami, którzy pomagają dostarczyć pomoc humanitarną dla uchodźców do najbardziej potrzebujących regionów Ukrainy. Przypomnieć nam ewangelicznie, to myślę, że ewangeliczne słowa pycha kroczy przed upadkiem, a jeśli do tego dodamy jeszcze po prostu zwykłą chciwość, zaborczość, kwestia braku szacunku do drugiego człowieka, braku szacunku dla drugiego narodu, braku szacunku dla jego integralności i prawa do tego, żeby mieć swój kraj i sam o sobie stanowić, no to pokazuje, że ta pycha, ja myślę, że nikt już dyplomatycznie jest skończony. Pani Beata Kempa odwiedziła także Katedrę Lwowską i spotkała się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Na spotkaniu zostały omówione aktualne potrzeby ludzi, którzy ucierpieli od wojny. Europosłanka obiecała metropolicie ciągłe wsparcie humanitarne i zadeklarowała chęć osobiście dostarczyć kolejny transport z pomocą do Ukrainy. Bo to pan kazał, że poprzedni raz się prowadzę. Tak? Czy co? Po racji. Komunikanty. Komunikanty, tak. Komunikanty.